Kiedyś obiecywałem sobie bardzo wiele rzeczy. Obiecywałem sobie, że będę idealny, że schudnę, że zbuduję takie ciało, o którym marzyłem, że rzucę papierosy, przestanę palić. Obiecałem sobie, że wyprowadzę się z domu rodzinnego i zamieszkam gdzieś samemu ze sobą. Obiecałem sobie, że zrobię prawo jazdy i będę miał swój własny samochód. Obiecałem sobie, że skończę studia, że kupię drona, że zacznę robić więcej tego, co chcę robić. Jedną obietnicę, którą postawiłem przed samym sobą, to była obietnica, że będę kontemplował przy otwartym oknie z widokiem który sprawi, że będę czuł głęboką wdzięczność, satysfakcję, inspirację i otwartą głowę. Po tak długich staraniach, pracy nad sobą i rozwoju duchowego, przyszedł do mnie taki moment, że w końcu mogę kontemplować obietnicę, że mogę to zrobić tutaj, w Krakowie, przy tym oknie. Zdaję sobie sprawę z tego, że obietnica sama w sobie jest czymś bardzo subtelnym, jest czymś bardzo osobistym. I na dobrą sprawę jest czymś bardzo trudnym do określenia. Bo zawiera w sobie bardzo wiele elementów naszego codziennego dnia. Obietnica zawiera w sobie pragnienie. Żeby coś obiecać, trzeba tego pragnąć, trzeba tego chcieć. Obietnica zawiera w sobie odpowiedzialność. Obietnica zawiera w sobie przyszłość. Nie mogę obiecać sobie czegoś w przeszłości, mogę to zrobić tylko w przyszłości. Obietnicę można złożyć samemu sobie, albo można ją złożyć przed innymi ludźmi. I wiecie, ja kiedyś pamiętam, że bardzo często zdarzało mi się obiecać coś sobie, i jednocześnie składać tą obietnicę przed innymi ludźmi. Tak jakbym potrzebował zewnętrznego potwierdzenia, zewnętrznej akceptacji tego, żeby coś sobie obiecać. I zazwyczaj wszystkie tego typu obietnice były dla mnie strasznie nietrwałe. Pamiętam, jak obiecałem mojej siostrze, że rzucę palenie papierosów. I w pewnym momencie ona śmiała się ze mnie, bo mówiłem to tak często, a cały czas paliłem i popalałem, że w pewnym momencie moje słowa straciły na wartości, bo jak cały czas jej coś obiecałem, a robiłem coś totalnie odwrotnego, to po jakimś czasie ona kompletnie przestała się mnie słuchać i w ogóle trochę tak śmiała się ze mnie. I był taki moment, gdy zdałem sobie sprawę, że to jest bez sensu. Trochę tak bez sensu, że sobie coś obiecuję. Wymagam od siebie czegoś, czego na dobrą sprawę nie jestem w stanie spełnić. I tak pomyślałem, może ja tak na dobrą sprawę nie chcę rzucić palenia papierosów. Może próbuję sobie coś obiecać i potrzebuję zewnętrznej akceptacji, ponieważ tak na dobrą sprawę czuję poczucie winy i nie zależy mi na tym, żeby składać jakąś obietnicę albo rzucać palenie papierosów, tylko szukam akceptacji mojego poczucia winy. I gdy to odkryłem, dałem sobie pełne przyzwolenie do tego, żeby palić papierosy bez poczucia winy. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie mam ochoty palić tak naprawdę. Palę, bo się tego nauczyłem.
palę, bo kiedyś zaobserwowałem, jak mój szwagier zapalił papierosa, a ja w sumie nie miałem nic innego do roboty i w sumie chyba chciałem zapchać swoją wewnętrzną dziurę. No i tak po prostu sięgnąłem po papierosa. Teraz czuję, że wewnętrznie nie mam już żadnych obietnic, już nie muszę sobie niczego obiecywać. Pamiętam, jak kiedyś dałem samemu sobie taką obietnicę, że odzyskam siebie, że odzyskam to, kim byłem. I dotrzymałem słowa. Myślę, że dotrzymałem słowa. Jest takie wewnętrzne rozpoznanie przy obietnicy, że tak na dobrą sprawę obiecując coś sobie lub innym ludziom, tak na dobrą sprawę prosimy tylko i wyłącznie o kontakt. Prosimy o bliskość. Zabawne naprawdę, ale jak przyjrzycie się obietnicy samej w sobie, gdy składamy komuś obietnicę, gdy kobieta i mężczyzna biorą ślub w kościele, obiecują sobie, że będą ze sobą aż do śmierci, tak na dobrą sprawę wyrażają w ten sposób świadomość własnej bliskości, świadomość własnego kontaktu, świadomość własnej nieodrębności, własnej jedności. Wiecie, teraz z perspektywy czasu mam całkowicie inne zrozumienie chrześcijaństwa i wielu symboli. Pamiętam, kiedyś jeszcze byłem taki antychrześcijański. Głównie nie lubiłem dogmy, nie lubiłem, jak mi coś się narzuca z zewnątrz. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że te symbole naprawdę odzwierciedlają nasze człowieczeństwo i to, jacy jesteśmy naprawdę. I są one bliższe nam, niż nam się wydaje na co dzień. Obiecałem sobie, pamiętam kiedyś, że jedną z największych wartości, jakie będę kultywował w swoim własnym życiu, to jest prawda. I obiecałem sobie, że będę żył według tej prawdy do końca mojego życia. I w chwili, gdy to postanowiłem, poczułem głęboki sens wewnętrznej spójności, ale też poczułem ogromną odpowiedzialność tego, że chcąc kultywować w życiu prawdę, trzeba naprawdę mega przełamać się, przełamać swój własny lęk. W pewien sposób trzeba całkowicie poddać się do wewnętrznego zaufania sobie. Nasze kochane obietnice. I wiecie, to co jest najzabawniejsze, to jest to, że gdy jestem naprawdę wewnętrznie spójny, ale taki spójny, 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 to ja nie muszę sobie nic udowadniać. I ja na dobrą sprawę nie mam zbyt wielu obietnic. Owszem, mam pewne wartości, według których chcę żyć, ale nie potrzebuję takiej zewnętrznej walidacji, takiej akceptacji. Bo jest to coś, co wypływa z mojego wnętrza i daje mi takie poczucie wewnętrznej satysfakcji i niezależności. Myślę, że prawdziwe obietnice to są te, które składamy sami przed sobą. W ciszy i spokoju, gdy nikt nas tak na dobrą sprawę nie słyszy.
Myślę, że to są te prawdziwe obietnice. Nieraz zdarzało mi się komuś coś obiecać i nie dotrzymywałem słowa. Było mi z tego powodu przykro, czułem żal, czułem wstyd, czułem poczucie winy. I w pewnym momencie poczułem, że to jest bez sensu. Że to jest totalnie bez sensu. Że próbuję sobie tylko i wyłącznie coś udowodnić, przykryć jakiś brak. Albo oczekiwać czegoś od kogoś. Tego, że będzie moim kontrolerem, będzie teraz moim strażnikiem, że on teraz będzie odpowiedzialny za moje życie, bo ja mu coś obiecałem. Naprawdę. Obietnica to jest... To jest jak modlitwa do samego siebie. To jest jak modlitwa do samego siebie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Miłego. Halo, buźkę.